Witam w mojej kuchni. Zapraszam na prosty, szybki, krótki, zdrowy raw foodowy. Przepis na pastę z awokado. Mniam! Na zdrowie! Właściwie tak szczerze, jakbym Ci miała przyznać, to właśnie jestem w trakcie wymyślania go, ale mam dość dobrą, jak sądzę, intuicję do przepisów, więc użyję. Awokado. A co w ogóle robię? Robię pastę taką, no rzadko jem kanapki, ale właśnie jakiś mam teraz pomysł w głowie, że kanapka, no to skoro mój organizm woła kanapka, no to ja chcę na tej kanapce mieć coś roślinnego, więc znalazłam w poszukiwaniu, w przeszukiwaniu lodówki i nie tylko lodówki, znalazłam małe awokado, cytrynę, malutką cebulkę i czosnek, więc zmiksuję najpierw to awokado, dodam jeszcze tą cebulkę z czosnkiem, troszeczkę soku z cytryny, myślę, że odrobinę soli, pieprzu i tak pomyślałam, że wrzucę jeszcze oliwki, żeby podkręciły smak, nie wiem co z tego wyjdzie. No ale do odważnych świat należy. No, podejrzewam, że wszystkie nowatorskie przepisy kiedyś musiały mieć swój początek, a więc do dzieła! No dobra, mamy zmiksowane, wyszła super, świetna konsystencja, czego można było się spodziewać, bo awokado zawsze daje radę. O, świetna, super pasta. Przyznam się, że próbowałam przed chwilą, no bo rozumiecie, że trudno się powstrzymać. Fajnie, aromatycznie pachnie. Oliwki faktycznie podkręciły smak. Dałam 4 oliwki na to jedno małe awokado, także to myślę, że jest to optymalna ilość. Więcej to by było za dużo, a mniej, nie, no tak jest chyba ok. Awokado, do tego malutka cebulka, dosłownie jeden ząbek czosnku, a naprawdę mocno się to czuje. Także no nie wiem, może lepiej wieczorem jeść tą pastę. Chociaż to też różnie bywa. Wieczorem i z wszystkimi domownikami. Okej. I co chciałam jeszcze powiedzieć, także optymalnie. Mała cebulka, jeden ząbek czosnku, odrobina soku z cytryny, który też fajnie jest wyczuwalny, ale bardzo delikatnie. Do tego oczywiście to takie niewielkie awokado i do tego 4 oliwki i to jest akurat tak na, no myślę, no zależy ile, jakie kto ma potrzeby, ale no myślę, że to starczy tak na 2-3 kanapki. Nie wiem, czy smarujecie chlebek, bułeczkę, czy smarujecie sobie sałatę, bo też można zrobić fajne sałatkowe kanapki, łódeczki, do czego zachęcam ogromnie, przeogromnie. A pasta jest naprawdę sztos, spróbujcie koniecznie, nie ma na co czekać. I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli film się spodobał, to bardzo proszę polecaj, posyłaj dalej w świat. Zostaw lajka, zasubskrybuj, a będzie mi niezmiernie miło, jeśli będę mogła również przeczytać Twój komentarz pod tym filmem. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.